I wracamy. Część druga Republiki Młodych, a temat z części pierwszej trzeba zamknąć, czyli Polska wspiera Ukrainę, opozycja o tym już mówiła, czyli Platforma Konrad Grus i Młodzi dla Wolności, czyli młodzieżówka Partii Wolności Jakub Szostak, ale koalicja rządząca nie zdążyła się wypowiedzieć, Maria Raczyńska, Forum Młodych PiS i Janusz Kołodziejski, Solidarna Polska. No dobrze, Prawo i Sprawiedliwość, Młodzieżówka, Forum Młodych. Jak wy patrzycie na tą sprawę? Jak dla was działa polski rząd, jeśli chodzi o zagrożenie wojenne na wschodzie? Polski rząd prowadzi naprawdę bardzo aktywną politykę zagraniczną w tej chwili. Nie tylko polski rząd, to jest cała polska dyplomacja, bo również prezydent i jego całe otoczenie. Co do tego zarzutu, że dostawy broni dopiero teraz, no, my reagujemy na zapotrzebowanie, które zgłasza Ukraina. Ukraina zgłasza listę broni czy środków, których potrzebuje i państwa później deklarują, co mogą przesłać. Polska zadeklarowała, co może przesłać i teraz dostała odpowiedź zwrotną od Ukrainy, że tak, prosimy o przesłanie amunicji czy broni defensywnej. A właściwie czemu nie grać tak jak gra Orban, który pojechał do Putina, spotkał się, może uzyska długoterminowy kontrakt gazowy tani, realizuje program Waldemara Pawlaka, to może słusznie. To Waldemar Pawlak ostatnio mówił, że to jest najlepsza droga, długoterminowy kontrakt gazowy z Rosją. Dlaczego nie ścieżką Orbana? Premier Orban realizuje interesy państwa węgierskiego. I trzeba zauważyć i bardzo mocno podkreślić, że jeśli chodzi o działania konkretne, to premier Orban absolutnie nie odstaje od innych państw europejskich, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy. Poparł wszystkie decyzje nałożenia sankcji na Rosję, jakie Unia zgłaszała i zamierzała wprowadzić. Nie zgłosił nawet sprzeciwu. Natomiast Węgry są w tej chwili uzależnione energetycznie od Rosji. Jedyne dostawy surowców, gazu, ropy, jakie mają, to są surowce rosyjskie. Więc premier Orban no właściwie nie ma wyjścia w tej chwili. I to jest... Sam jest sobie trochę winien, nie jest... Nie tylko premier Orban, no to jest zaniedbanie Unii Europejskiej, może też Paktu Północnoatlantyckiego, że u was przez wiele młodych lat nie zadbano o bezpieczeństwo. Ta ścieżka Orbana nie zyskuje poparcia, nie widzicie w niej racjonalności. Czy nie widzimy racjonalności? Ja myślę, że no, racjonalność jest ewidentna. Czy uważamy, że to jest dobra decyzja, to jest inna kwestia. Na pewno nie jest to ścieżka, którą Polska będzie podążać, ale rozumiemy, że interes węgierski, że Węgry są w takiej sytuacji. Chyba, że rządzić będzie koalicja PO-PSL, wtedy się podpisze kontrakt do 37 roku życia i komisja będzie musiała nas za uszy wyciągać. I rozbudowujemy portal w Polsce LNG, żeby w przyszłości móc odsprzedawać gaz. Decyzja zapadła za rządów Platformy. Nie, decyzja zapadła za rządów PiS-u, realizacja była za Platformę. Realizacja, my rozbudowujemy i ściągamy gaz, żeby państwo polskie mogło go odsprzedawać na południe. Ale nie jest wam dziwnie, że wasz najlepszy przyjaciel, z którym bawiliście się w Madrycie ostatnio na tym spotkaniu, przyjaciół Putina wraz z Marine Le Pen pije sobie szampana na Kremlu z Putinem w czasie takiego kryzysu na Ukrainie? Nie można powiedzieć, że szampana będzie pił Emmanuel Macron. No i co wtedy? Wszystkie partie, które były w Madrycie, w deklaracji zadeklarowały, że popierają niezależność Ukrainy w całości jej terytorium. Więc ale nie, to jest ciekawe, bo tak zaraz Solidarna Polska, bo Solidarna Polska... Premier Putin był w Moskwie, no to być może będzie mógł być również mediatorem pomiędzy... Ja, bo to jest ciekawe pytanie, na ile jest tak za Solidarna Polska, która się pewnie wyrywa do głosu, ale jeszcze trochę ten spór między PiS-em a Platformą pociągnijmy. Na ile jest tak, bo może PiS jednak, Konrad, się sprawdza, tak? Wziął sobie na warsztat najbardziej prorosyjskie partie, tak? Salviniego, Vox to mniej, ale też tam były trochę przebłyski, Marine Le Pen, ich edukuje, jest wspólna deklaracja, bardzo pomyślna, a wy macie w waszym wojsku CDU, CSU i tam po prostu u gór, nic nie robicie. Jak się patrzy, co mówią ci politycy niemieccy, tam po prostu jakieś horrendalne stwierdzenia. Nowy szef CDU mówi, że trzeba zrozumieć Putina. No.
Nie edukujecie ja tych Niemców w ogóle. Ja się edukuję. No ja też podejrzewam, że Mateusz Morawiecki też nie jedzie w celu edukowania, tylko jedzie w takim celu, że nikt już z Polską za bardzo nie chce rozmawiać. Ostatnio się to zaczęło zmieniać, bo jesteśmy... Ale deklaracja jest przyjęta i deklaracja tych proputinowskich do tej pory polityków jest antyrosyjska. Sfera deklaracji to jedna, a sfera działań to drugie. Na pewno trzeba przyznać i chyba wszyscy się zgodzimy, że skłócanie Polski z Unią Europejską i z Zachodem jest jakby czymś zgodnym z interesem Kremla. Jeżeli chodzi o Niemcy, ja jednoznacznie negatywnie oceniam to, co w tej chwili, jakie stanowisko Niemcy przyjęły. I to nie ma znaczenia, czy moja formacja opowiada się, że za bliższymi relacjami z Niemcami, czy nie. Jakby ja, i to każdy też chyba z Platformy jest negatywnie nastawiony do tego, co robią Niemcy, które się uzależniły po prostu. A to może Donald Tusk wyrzuci albo zawiesi CDU w prawach partii chadeckiej? A co by to dało? W sensie no byłby przekaz, szabelką, że nieładnie. Panie redaktorze, może się zreflektują. My od 7 lat machamy szabelką na arenie międzynarodowej. Zostaliśmy w tej chwili z jednym przyjacielem, który, tak jak już wspomnieliśmy, jeździ na Kreml i koleguje się z Putinem. Więc... Dopiero co mówiłeś, szkoda, że ich jest dużo. Teraz są tylko Węgry. Znaczy, jeżeli chodzi o... państwa rządzące. Tak, dokładnie. Ale Matteo Salvini, zdaje się, zaraz będzie w koalicji rządzącej. Znaczy, już jest trochę. Już jest popiera rząd. Super Mario, tak. Tak jest pod Super Mario, więc trochę też jest drugi partner rządzący. Dobrze, Solidarna Polska teraz spokojnie czeka, a chciałbym poznać, jaka jest opinia na temat Ukrainy w waszej partii. Czy jakoś różnicie od PiSu? Jesteście bardziej tam w stronę Konfederacji, czy nie? Jak to wygląda? Znaczy, no tutaj staramy się jak najbardziej wspierać rząd, jednocześnie trzeba też realnie patrzeć na sprawę ukraińską i także na te negatywne rzeczy, które w ostatnim czasie się pojawiły, które są niedopuszczalne w stosunkach Polski z Ukrainą, na przykład blokowanie transportów kolejowych przez Ukrainę w sytuacji, gdy ona jest zagrożona ze strony Rosji, a Polska jako jedno z najbardziej zaangażowanych państw w obronę suwerenności i niepodzielności Ukrainy angażuje się, tworząc różne sojusze regionalne, nie tylko w ramach Unii Europejskiej czy NATO. Trzeba oczywiście uwzględnić to, że Ukraina ani nie jest członkiem Unii, ani NATO. Dlatego tutaj należy przekonywać jak najwięcej państw. Ale twoim zdaniem rząd robi za dużo? Powinien bardziej transakcyjnie to do tego podejść? W sensie, okej, damy wam drony, jeżeli natychmiast odblokujecie transport kolejowy, tak to powinno bardziej wyglądać? Już jest zresztą odblokowany ostatnio. Nie, no tak, to dzięki panu premierowi. Ale jak najbardziej tutaj powinniśmy twardo też stawiać nasze interesy. Nie możemy przekładać interesów innych nad własne, co robią na przykład Niemcy. Niemcy wraz ze Stanami Zjednoczonymi nie dały żadnych gwarancji, ale to żadnych gwarancji Ukrainie takich, gdy się za 2 lata skończy kontrakt gazowy, który obecnie obowiązuje, Ukraina może zostać bez dostępu do źródeł energii takich jak gaz. Dlatego to jest olbrzymie zagrożenie dla Ukrainy. Nie tylko wojska rosyjskie stojące teraz na granicy, ale także energetycznie jest zagrożona Ukraina już w najbliższym czasie. No i tu być może będzie pomoc Polski, bo jest rewers to w ramach tego, czy rząd coś robi w sprawach gazowych, wybudował te interkolektory. Baltic Pipe tak samo duży sukces uważam, że to bardzo fajnie. To jest bardzo dobry głos, bo być może będziemy musieli kończyć. Chociaż chyba się w tym roku zamknie budowa, ale kto wie, może się przedłuży i wtedy Konrad Grudzki będzie musiał namawiać Radka Sikorskiego, żeby jednak skończył. No dobrze, runda pytań. Zaczniemy bamperkiem właśnie. No dobrze, stało się zadość tradycji. To co? To może najpierw Jakub Szostek, Młodzi dla Wolności. Jakie i komu zadajesz pytanie? Do koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości. Zwróciłaś uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie powiedziałaś, że pieniądze na prowadzoną politykę państwa, o ile się nie mylę, o ile coś nie przekręciłem, trzeba skądś wziąć. To może zamiast zaglądać do kieszeni konsumentów i innych ludzi, może wystarczy uciąć programy socjalne. A chociażby 500+, które przecież miało być programem prodemograficznym. On już funkcjonuje 6 lat. Szósty rok już funkcjonuje. A się okazuje, że dzietność nie drgnęła zbyt dobrą stronę, oczekiwaną względem autorów projektu. Czemu chociażby nie uciąć tych świadczeń socjalnych? Znak zapytania, odpowiedź. Maria Raczyńska, Forum Młodych PiS. Nie pamiętam, żebym akurat takie zdanie wypowiedziała, ale pomijając ten aspekt. Programy socjalne to są
szczególnie 500+, są bardzo mocno popierane w tej chwili przez Polaków. No my jesteśmy rządem, który realizuje obietnice wyborcze i się z nich wywiązuje. Poza tym te programy mają swój cel. I to nie jest tylko kwestia demografii, to jest kwestia przesunięcia, że tak powiem, środków pomiędzy grupami społecznymi, tak? Staramy się wspierać grupy społeczne, które są kluczowe dla rozwoju państwa, czyli przede wszystkim taką podstawową komórkę, jaką jest to rodzina, rodziny wielodzietne. I tam transferować pieniądze, również do najuboższych, żeby z tą sferą największego ubóstwa walczyć. I to w dużej mierze przyczyniło się do wzrostu gospodarczego, który mieliśmy przez ostatnie lata, bo te pieniądze wracają do gospodarki i do obrotu. Więc wydaje mi się, że nie ma żadnych podstaw, żeby te programy w tej chwili jakoś tak ukrócić, bo to po prostu mogłoby spowodować pewien zastój gospodarczy. Bo ja rozumiem, że to nowa ekonomia gospodarcza, że prawda, wszystkim taki robimy substytut czy protezę bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, to modne... Nie wszystkim. Nie no, 500 plus jest faktycznie, a może jednak warto byłoby bardziej tą pomoc celować, także osoby, które zarabiają powyżej 15 czy 10 tysięcy na rękę w rodzinie, na jedną osobę w rodzinie, może nie potrzebują 500+. Może tak warto bardziej tam gdzieś próg prowadzić, więcej dla biedniejszych, mniej dla bogatszych, jakoś tak trochę elastycznie. Tu jest jedna akurat bardzo istotna kwestia psychologiczna. Te pieniądze są na dzieci. I nie chcemy tutaj kategoryzować dzieci. Nie chcemy takiej sytuacji, że dzieci będą miały łatkę, a ty dostajesz 500+, więc jesteś biedny. Dlatego wydaje nam się, że lepiej jest po prostu uznać, że wychowywanie dzieci jest pewnym wysiłkiem i wkładem również w społeczeństwo i po prostu przyznać te pieniądze. Jeżeli komuś one nie są potrzebne, może z nich zrezygnować, nie brać. No to może nie słuchać wniosku. No to teraz Maria Jaczyńska, skoro odpowiada, to niech zada pytanie, jakie i komu? Ja tutaj tych młodych demokratów pytanie. Czy Donald Tusk złoży konstruktywne wotum nieufności? No bo ostatnio domaga się, żeby rząd poddał się pod głosowanie, pod wotum zaufania, ale dlaczego nie zgłosi konstruktywnego wotum nieufności? Bo to taka metoda opozycji, powiedzieć, że jest źle, ale nie zaproponować alternatywy. Znaczy przede wszystkim to Donald Tusk nie jest parlamentarzystą, nie może zgłosić konstruktywnego wotum nieufności, ale rozumiem, że chodzi tobie o całą formację kierowaną przez Donalda Tuska. No kieruje partią. Tak. Ma posłuch, ma autorytet. Przede wszystkim najpierw, nie wiemy, być może rząd rzeczywiście ma większość, co prawda przy Lex Kaczyński, zwanym też Lex Confident, okazało się, że ta większość jest bardzo krucha i że to skrzydło antyszczepionkowe przejęło kontrolę chyba nad waszą formacją. To przepraszam, jak głosowała Platforma? Że mówisz teraz, że antyszczepionkowcy? No w sumie racja, jak głosowaliście to, razem z Solidarną Polską. To znaczy tak, ale mi chodzi o ostatnie wszystkie zmiany związane, tak naprawdę brak zmian na dobrą sprawę, bo i Lex Chodź, i Lex Kaczyński tak na dobrą sprawę to były rozwiązania, które... Gdyby cała opozycja, poza Konfederacją, zagłosowała za, to byłaby znacząca większość. Tak, tylko chodzi przede wszystkim o to, żeby walczyć z wirusem nie poprzez nakłanianie do kapowania na inne osoby, tylko poprzez zachęcanie do szczepień. No ale Lex Chodź to były certyfikaty covidowe, to było okej. No okej, ale widocznie nie dla całej formacji Prawa i Sprawiedliwości. I pytanie, dlaczego nie dla całej... I opozycji również. W sumie opozycja, przecież Platforma mogła taką ustawę złożyć. To byłoby ciekawe. No dobrze. Wotum nieufności. Wróćmy, przerzucanie odpowiedzialności za rządy i za radzenie sobie z COVID-em na opozycję, bo rządzicie 7 lat, a cały czas zganiacie wszystko i na Unię Europejską. No a po co jest opozycja? Po to, żeby proponować alternatywę, prawda? No to, proponujemy chociażby komisję śledczą w tej chwili w sprawie. No ale komisja śledcza wyjaśnia, a nie jest propozycją zrobienia. Dobrze, tylko czegoś. To jakby pokazuje w tej chwili to, jaki wy macie stosunek do opozycji. Nawet jakby w ogóle nie, prezydent Andrzej Duda, wywodzący się z waszego środowiska, nawet nie zwoływał Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mimo że kryzys na Ukrainie trwa już. Ostatnio dopiero, właśnie. Dlaczego dopiero teraz? Zwołał, no a wcześniej zwołał, jak była pandemia. Dwa razy w tej kadencji zwołał, więc jak na 2 lata dwie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jakby policzyć Bronisława Komorowskiego, to chyba w drugiej kadencji
Moim zdaniem nie miał drugiej kadencji, no, ale jakby powiedzieć drugą Dudy i pierwszą Bronisława, to pewnie Duda zawołuje pan prezydent, czyli Duda zawołuje wcześniej niż pan prezydent Bronisław Komorowski. No dobrze, była więcej odpowiedź czemu, a chciałbyś takie wotum nieufności zobaczyć? Konstruktywne wotum? Tak, tak. To znaczy w moim takim idealnym scenariuszu ochotę, w tej chwili... teraz Donald Tusk pokazał kogo, osobę, którą by wskazał? To znaczy teraz byłoby ciężko o tyle, że najpierw trzeba było przeprowadzić szerokie konsultacje, które być może trwają. Ja nie zdaję sobie z tego sprawy. Ja jestem fanem, powiem szczerze, utworzenia rządu eksperckiego, chociaż niestety w polskich realiach politycznych taka koncepcja się nie przyjęła, ale uważam, choćby we Włoszech tego typu koncepcje bardzo dobrze się sprawdzają. Super Mario, no chociażby. No dobrze. Konrad Rusy był pytany, teraz niech on zapyta. Ja mam pytanie do koleżanki z PiS-u. Pierwotnie miałem się spytać o ten bubel związany z Polskim Ładem, ale ostatnie też rewelacje związane z Pegasusem jakby sprawiają, że jednak zmienię swoje pytanie. Powiedz mi, hipotetycznie zakładając, że w tej chwili rządzi Platforma Obywatelska, wy jesteście w opozycji i nagle dowiadujesz się, że tak naprawdę masowo i opozycja, i teraz pojawiają się też doniesienia o tym, że kontrolerzy NIK-u byli inwigilowani Pegasusem, nie tylko podsłuchiwani, inwigilowani Pegasusem, czyli który ma możliwość włączania mikrofonu, etc., jakby mnóstwo możliwości. Czy byłabyś za powołaniem wtedy komisji śledczej? Czy uznałabyś, że tak naprawdę sprawy nie ma? Przede wszystkim ja nie słyszałam o żadnych masowych inwigilacjach Pegasusem. To znaczy, nawet jeżeli nie były masowe, chociaż takie opinie krążą, to sam fakt, że szef sztabu wyborczego opozycji był inwigilowany Pegasusem. Jeżeli nie ma sprawy, może warto wyjaśnić. Właśnie, jeżeli nie macie nic do ukrycia, Platforma Obywatelska powiedziała, że ona godzi się nawet na ten postulat Kukiza, że komisja obejmie lata 2007-2015. Dwie osoby w tej chwili są, o których wiemy, że były inwigilowane prawdopodobnie Pegasusem, i na obu osobach ciążą bardzo poważne zarzuty prokuratorskie. Więc nie widzę tutaj żadnego problemu. Bo macie 7 lat już prokuraturę, taką dość upolitycznioną, najbardziej od czasów PRL-u. I dlaczego cały czas, wy mówicie cały czas o aferach Platformy Obywatelskiej, jakoś nie widzę skazanych. Takie procesy, żeby były sprawiedliwe, muszą trwać. I sądzę, że gdybyśmy to szybko procedowali, to byłyby zarzuty o procesy polityczne i że w nocy i tak dalej. Więcej chyba Solidarna Polska, nikt nie zapytał, ale ona może kogoś zapytać. Tak, ja mam pytanie do przedstawiciela Platformy Obywatelskiej i Złotych Demokratów. Kiedy Platforma Obywatelska i jej przewodniczący Donald Tusk przestanie reprezentować interesy Niemiec, a zacznie reprezentować interesy Polski? Daj mi przykład w takim razie. Przykład, zgadzanie się na politykę niemiecką. Jaką? Gospodarczą, to znaczy Nord Stream 1, Nord Stream 2, po pierwsze, po drugie, jakie wywiera presję jako szef Europejskiej Partii Ludowej, proszę dać mi dokończyć pytanie, jakie postawi warunki, czy się boi bardziej o swoje przewodniczenie w tej partii, czy jakkolwiek wpłynie na Niemcy, na to, żeby zaczęły bronić Ukrainy i reprezentować interesy wspólnoty. A jakie ma narzędzia do takiego wywierania tak wielkiego wpływu, o którym mówisz jako przewodniczący frakcji europejskiej? Czyli to funkcja bez znaczenia, rozumiem? Nie, ale tylko nie odpowiadaj na pytanie, bo wydaje mi się, że wy macie problem. Znaczy, to akurat jest Donald... Ale to wychodzi w badaniach, że ludzie mają takiego sklejonego Donalda Tuska z opcją niemiecką. Znaczy, jeżeli codziennie bym oglądał w wiadomościach Für Deutschland i parę innych takich urywków, to podejrzewam, że też bym tak mówił. Przede wszystkim jakby Donald Tusk jednoznacznie cały czas krytykował Nord Stream. Donald Tusk też jednoznacznie... I co zrobił? A co może w tej chwili? Co wy zrobiliście? Rządzicie... Jest szefem partii, do której należy partia rządząca. Ale było też wystąpienie w Berlinie Radosława Sikorskiego. Było parę tych elementów, kiedy Platforma widziała w Berlinie taką siłę przewodnią, tak? Że Berlin powinien wziąć wielką, większą odpowiedzialność za Europę. Tak, bo to się pojawiało. Odbyło się z korzyścią... Platforma ma świetne kontakty w Unii Europejskiej. Znaczy odbyłoby się to z dużą korzyścią dla Polski rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy dobre relacje z Niemcami. Szczególnie w sferze gospodarczej uważam, byśmy bardzo dużo mogli na tym zyskać. Cały czas zastanawiam się, w jaki sposób Donald Tusk, co on ma tupnąć butem i powiedzieć, że się nie zgadza, jak Chruszczow na ONZ-cie? No to jest absurdalne. No nie jesteśmy chyba, ja wiem, że polityka machania szabelką jest bardzo popularna w waszych szeregach, tylko powiedzcie mi, co z niej wynika. Bo ja na razie, tak jak już wspomniałem dzisiaj podczas programu, jedynym rezultatem tego machania szabelką, którą uskuteczniacie od 7 lat, jest to, że jesteśmy ze wszystkimi skłóceni.
W razie te Piotrze położyliśmy z Czechami. To element powinien być miłości w tym programie. Zapłaciliśmy więcej niż Czesi pierwotnie żądali od nas. Ale potem żądali 55 milionów, zapłacimy 45 milionów. I tak nie mamy pieniądze, bo to chodzi o pieniądze w euro. No dobrze, i tak kłótnio, nie wiem, od Niemiec się zaczęło, na Niemczech się kończy ten program. 30 program Republiki Młodych, może 31 zrobimy jakimś innym naszym sąsiedzie, na przykład o Rosji. Wtedy się będziemy w większości zgadzać. Maria Raczyńska, Forum Młodych PiS, Konrad Grusy, Młodzi Demokraci, Jakub Szostek, Młodzi dla Wolności, Janusz Kołodziejski, Forum Młodych Solidarnej Polski. Bardzo. Dziękuję wam bardzo za uczestnictwo, państwu za uwagę. Widzimy się o tej samej porze za tydzień. Do zobaczenia.